Przyjaciele, my w zasadzie cały czas spędzimy te dni najbliższe, spędzimy na temacie, w zasadzie na jednym temacie. Ile go zrobimy, zobaczymy. Ja chcę mówić na temat łaski, bo to jest coś, na czym bazuje nasza wiara. I nasza wiara, ona nie posiada innej podstawy. Wiara odrodzonego z Bożego Ducha człowieka bazuje na łasce i na niczym innym. Nie ma czegoś innego. Nie istnieje coś innego. I zaraz będziemy o tym głębiej mówić. Chcę przeczytać może 5 fragmentów na początek. Psalm 85. Ja teraz chcę wam pokazać na podpoczątku bardzo ważne zagadnienie, czyli główne założenie Boga. Założeniem Boga jest łaska. Założeniem Boga jeszcze inaczej. Koncepcją Boga, pierwotną koncepcją Boga dla rasy ludzkiej było życie z łaski. Bóg tworzy człowieka i ci ludzie mają żyć z łaski. I ta koncepcja się nigdy nie zmieniła. Czyli łaska to nie jest coś, co powstaje dlatego, że jesteśmy ratowani. Bóg nas nie ratuje łaską. Tam ta łaska wypiera prawo, że on coś. No nie, to nie tak działa. Ja będę o tym wszystkim dzisiaj mówił. Dziś, jutro, pojutrze, żebyśmy mieli bardzo jasny obraz. To było założenie od razu Boga. Od początku. Bo pamiętacie, kiedy ja mówiłem na temat Boga, ja mówiłem, że to nie jest zmienny Bóg. No nie ma zmiennego Boga. W wyniku studiowania Pisma Świętego przez ludzi, błędnego rozumienia zjawisk i trwania w złym zrozumieniu Pisma Świętego, które to złe zrozumienie jest napędzane przez przywódców chrześcijańskich jak tylko można, bo sami są w takich miejscach, ludzie myślą, że łaska to jest etap jakiś tam, że to jest etap. No, że ten Bóg zdanie zmieniał. No, nic zdanie nie zmieniał. Nigdy. Nigdy. Ale jednym z głównych elementów istoty Boga, bo na potrzeby szkoły my musimy mówić o elementach, jest to, że Bóg jest niezmienny. Bo gdyby Bóg był zmienny, to byśmy mieli poważne problemy wszyscy. Wiecie, dlaczego byśmy mieli poważne problemy? Bo nie można liczyć na postać zmienną. Jak się wchodzi w relację z drugim człowiekiem, prawda, to najgorszą opcją jest wchodzenie w tego rodzaju relację, która nie niesie za sobą elementu pewności, na którym się opiera ten kontakt. No bo jeśli nie mamy pewności, to mamy niepewność. No ja nie chciałbym na przykład być niepewny swojej żony. Ktoś mówi, a tylko Boga trzeba być pewnym. Ja mówię, bredzisz. Każda relacja, zdrowa relacja międzyludzka opiera się na pewności wobec drugiego człowieka. To nie jest pewność tego rodzaju, co pewność wobec Boga. Natomiast ja sobie nie wyobrażam żyć z człowiekiem i nie mieć do niego zaufania. No sorry. Ja bym nie żył z takim człowiekiem. W ogóle więcej, ja bym się nie przyjaźnił z człowiekiem, do którego nie mamy zaufania. Więc jeśli ja się zbliżam do człowieka, to jest ja zbliżam się na poziomie, tak, uzyskiwania pewności, tak, że ten człowiek jest niezmienny
w podstawowych, fundamentalnych kwestiach dotyczących naszej relacji. Jeżeli ktoś do mnie mówi, ja ciebie, Artur, nie okradnę, tak, to ja to muszę uznać za pewnik. Ja nie mogę mieć okradnie, nie okradnę. Jak go zostawię samego w domu, to mi pieprznie coś w ogóle z kredensu, czy nie pieprznie. Ja miałem takiego kolegę, pamiętam, w szkole podstawowej, w ogóle jego bardzo nie lubiłem zapraszać do mnie do domu. On w ogóle przyszedł, był zawsze miły, człowieku, ale gdzie się w ogóle nie zakręciłem, on coś mi ukradł. Ja takie zwierzaczki zbierałem plastikowe, zaręki jakieś, pierdółki, dziki, takie coś, o. I tego dużo miałem, tak? Człowieku, co przyszedł, to coś mi zabrał, no. Więcej, nie tylko zabierał, ale wyżerał mi z lodówki. Się nie pytał, tylko żal. Rozumiem. W ogóle nie lubiłem, kiedy przychodzi. To niepewny człowiek. Wpuszczasz do domu kogoś, masz bigos, nie masz bigosu. Rozumiesz, co chodzi? Masz dinozaura, nie masz dinozaura. A on ci stoi w oczy i się cieszy. Jesteś, aha, super nam jest razem. Nie, cholera, nie jest nam super razem. Rąknąłeś mi dinozaura i zeżarłeś kapustę. Jesteś bydle, nie kolega. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz nie ma takiego czegoś, że jest Bóg, który jest niepewny. Ale atrybutem Boga. Bóg podchodzi do człowieka i wiesz, co on mówi? Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Kiedy mówimy o łasce, to my nie mówimy, że łaska jest następstwem czegoś, że ona weszła w miejsce zakonu, wyeliminowała zakon. Nie! To zakon pojawił się w wyniku problemów. To był plan jakiś tam na chwilę. Tak jak jest objazd na chwilę. Rozumiecie? A nie, że łaska, to teraz przyszła łaska. Łaska nie przyszła. Łaska była. Tak jak był Bóg zawsze, tak łaska była zawsze. I Bóg tworzący człowieka, to Bóg tworzący człowieka na zasadach takich, ja będę okazywał ci łaskę i ty z tej łaski będziesz żył. O, to było to. Od początku. To się w ogóle nie zmieniło. Dlatego kilka rzeczy. Psalm 85, 2, 4. Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją. Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Co to jest? Czas zakonu. No tam jest czysty zakon w tamtym czasie, tak? Prawo, prawda, 10 przykazań z Synaju i 600 tam ileś przepisów rabinistycznych, które trzeba przestrzegać, jak nie przestrzegasz, to zginiesz. O. I koniec. A psalmista takie rzeczy pisze. Dlaczego on to pisze? Co on tutaj w ogóle pisze? Co to jest? Prorocze objawienie. Jak czytamy Stary Testament, uczyłem z perspektywy wymiany krzyżowej. Stary Testament jest dla nas nieaktywny bez Chrystusa. To Chrystus uaktywnia Stary Testament. No. I my czytamy te rzeczy z perspektywy, tak, proroczego oglądu. I my od góry czytamy Stary Testament, a nie od dołu. To dla nas on nie znaczy to, co dla nich znaczy. Tutaj psalmista co robi? Prorokuje. On prorokuje. On mówi o zagadnieniu natury duchowej. Psalm 137:8. Utrwalmy to sobie. Psalm 137:8. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest co? Łaska. I odkupienie u Niego obfite. On sam odkupi Izraela od wszystkich win Jego. No jakże to jest sprzeczne z prawem? On sam to zrobi. Jak on sam to zrobi? Jak w prawie się żąda, żeby wykonywać określone uczynki i składać ofiary, bo inaczej lipa. Kolejna informacja prorocza przez dwóch świadków. Przypowieści Salomona 3:3. Czyli księga przysłów. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi. Wypisz je na tablicy serca swego. Nie, niech cię nie opuszcza prawo. Nie, niech cię nie opuszcza ludzka sprawiedliwość. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, prorokuje Salomon. Czyli atrybuty.
A te atrybuty Boga, duchowe atrybuty Boga. Psalm 23:6. Psalm 23:6. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Nie dlatego, że będę przestrzegał prawa. Dobroć i łaska. On wierzy w to. Co on robi? W ogóle wierzy. On nie opiera się na żadnych czynnościach. Kolejna rzecz. Psalm 103:8. Psalm 103:8. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie zabijający, nie niszczący. A co jest widoczne? No kurczę, sobotę chrust się zbiera i się zabija człowieka kamieniami, bo Pan powiedział. Czyli takie są wytyczne i tak się robi. To nie, to, i teraz co? Pan to powiedział. To nie, nie to, że Pan nie powiedział. Powiedział. Tylko co robi znowu psalmista? Głęboko sięga w istotę serca Boga. Prorokuje, on widzi. Dwie jeszcze rzeczy. Psalm 145, 17. Psalm 145, 17. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy na wszystkich dziełach swoich. Kolejna prorocza informacja. Teraz Wam do tych rzeczy dopiszę pewne ważne słowa, które sobie będziecie mogli oglądać. I coś z Nowego Testamentu, Łukasz 2,40, Ewangelia Łukasza 2,40. I to, że to jest Nowy Testament, to nie oznacza jeszcze, że Jezus jest ukrzyżowany, zmartwychwstał, a więc tak naprawdę łaska jako taki aspekt historyczny jeszcze nie funkcjonuje. Widzimy Łukasz 40, może 7 werset znaczy. 2,40, przepraszam. Drugi rozdział, 40 werset. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, a łaska Boża była z nim. Teraz ja chcę, żebyście zrozumieli jedną rzecz. Tam, gdzie macie Psalm 85, 2,4, widzimy, że łaska występuje jednocześnie z informacją o wierności. Czyli widzimy, że wierność, ona bardzo mocno współpracuje z łaską. Bóg jest wierny, tak? Okazując łaskę. On jest w tym wierny. W Psalmie 103, 7, 8 widzimy informację o odkupieniu, czyli widzimy, że odkupienie jest ściśle związane z tym atrybutem łaski, czyli z tym, czym łaska jest. Księga Przysłów. Widzieliśmy, że niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. Widzimy, że łaska i prawda są ściśle ze sobą powiązane. Że my musimy bardzo dokładnie to rozumieć, ponieważ łaska to też nie jest coś, co dzisiaj wiele osób rozumie, na przykład takich tak zwanych wyznawców hiperłaski. Bo ludzie, którzy... jest takie grupowanie bardzo silnie zaburzonych ludzi, tak zwanych hiperłaskawców, ja ich nazywam, czyli morderców namaszczenia. Hiperłaskawcy są mordercy namaszczenia. Wiecie, oni wprowadzają ludzi w pewnego rodzaju stan. Ten stan to jest taki stan, w którym ludzie wyznający tak zwaną hiperłaskę poruszają się z takiej perspektywy, o, diabeł w zasadzie nic nie może mi zrobić, wiesz o co chodzi? On w zasadzie to w ogóle już jest pokonany. To ludzie ogłaszają takie slogany, zresztą prawdziwe rzeczy. Tak? Tylko w ogóle nie są przygotowani do tego. To jest takiego, jak że jest wojna, tak? I teraz ktoś z gołym tyłkiem pro ciebie z kikiem, w ręką wychodzi, w ogóle wie. I tak już wygraliśmy, i tak wygraliśmy, i tak wygraliśmy. Czyli ja zaraz mówię. Byś bez jajszy. I wygrałeś. Pewnie. Tylko do końca życia będziesz inwalidą na tej ziemi. W ogóle to jest bardzo ciekawe zjawisko, wiecie. To tak, łaska to jest łaska. Nie taka formuła, którą podają te systemy hiperłaski pod tytułem, wiesz, wywal się do góry kołami, Bóg jest z tobą, wiecie.
No ciekawe. Tak? To dlaczego w tym kraju jest mniej niż 1% nawróconych? Tak? Z jakiego powodu? To nie tak. A więc tutaj łaska z prawdą jest powiązana. To nie istnieje coś takiego jak odrębność łaski od prawdy. To pokazują nam te przypowieści Salomona. Widzimy też Psalm 123:6, dopiszcie sobie dobroć, że łaska, ona jest ściśle związana z dobrocią, czyli to nie ma czegoś takiego, że tam się może coś niedobrego przydarzyć, jeśli prawidłowo się w tym chodzi. Tylko pamiętajcie, to wszystko rzeczy ze sobą powiązane. Widzimy Psalm 103:8, dopiszcie sobie słowo miłosierdzie, widzimy, że to jest w ogóle, że łaska jest ściśle związana z miłosierdziem, czyli ten Bóg, to jest Bóg miłosierdzia, Bóg który się zmiłowywuje z człowiekiem. Tak? Widzimy Psalm 145:17, gdzie sformułowanie łaski i sprawiedliwości jest jednorodne. Czyli widzimy, że sprawiedliwość, prawda, którą my znamy w Chrystusie Jezusie, to ona jest, tak, ściśle związana z łaską. Czemu jest łaska? Ponieważ łaska wynika z tego, że Jezus nas odkupił. Jakby wejście w tą łaskę, to się tak było otworzone. No i ten Łukasz 2:40 pokazane, że Jezus wzrastał w łasce i mądrości, czyli widać, że mądrość stricte, czyli wzrost w mądrości, czyli bo mądrość, jak wiecie, to jest umiejętność wykorzystania wiedzy, którą się posiada. To jest mądrość w ogóle. Człowiek mądry to jest ten, który umie wiedzę wykorzystać. Głupi to ten, który nie umie wiedzy wykorzystać, nie wykorzystuje. Tylko powiedziawszy, mędrzec to jest praktyk, głupek to jest teoretyk. Najprościej można określić. A mądrością to nie jest zgromadzenie, naładowanie się wiedzą, proszę ciebie, ja wszystko wiem o biznesie, tak, i zarabiam 1200 zł. To ja wszystko wiem o biznesie. Wszystko. I nie mam co wygarka włożyć. A wszystko wiem o biznesie. A? Jesteś debilem. Po prostu. Po prostu. Bo u mnie na rynku stoją ludzie, co bardzo mało wiedzą o biznesie. Rozumiesz? Handlują mąką, kaszą i pampersami. Postawili sobie domy. To są mędrcy. Mimo, że martwi duchowo. A ty jesteś żywy duchowo i jesteś głupi. Jesteś naładowany wiedzą na konferencjach finansowych. Jeździsz, proszę ciebie, z konferencji na konferencję. Wszystko wiesz, co gdzieś jest napisane w Biblii. Masz 1200 zł. Głupek. Rozumiecie? Wielka, to są mega proste sprawy. Tak? A widzimy, że mądrość, ona wynika z tego, że człowiek żyje z łaski. To, że mędrcy wyrastają na formule wykorzystywania tej przestrzeni łaski. To tak gwoli informacji, jak ta łaska gdzieś, ona biegnie sobie od początku funkcjonowania w ogóle człowieka i wiąże się też ze wszystkim. I teraz nakreślimy sobie coś takiego bardzo ważnego, czyli taki balans między łaską a wiarą. Równowagę między łaską a wiarą. I to sobie zrobimy na samym początku. Rzymian 3:21-26. Rzymian 3:21-26. List do Rzymian, najważniejszy, zawsze podkreślam, traktat chrześcijański, jaki został odnaleziony, nieco mniejszy w swoim wyrazie, ale również posiadający wielką wagę, to list do Hebrajczyków. Mamy dwa traktaty teologiczne w Piśmie Świętym. Główny to jest list do Rzymian. Na liście do Rzymian zbudowana jest teologia chrześcijańska. Paweł wygrał, zawsze powtarzam. To Paweł wygrał. Pawłowa teologia wygrała, bo jakby wygrała Piotrowa, rozumiecie, to byśmy dzisiaj nie mogli jeść kaszanki. Po prostu, tak? Ale Paweł wygrał dzięki Bogu, to Paweł wygrał, a nie Piotr z Jakubem i z Janem. Więc teologia Pawłowa wygrała, ale do Rzymian wygrał. On się utrzymał w tym wszystkim, to jest chwała Bogu jedynemu za to. Trzeci rozdział, od 21-26. Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz. Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz. Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa. Który się chlubisz
prawem, przez przekraczanie prawa bezcześcisz Boga. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz prawa. Jeśli jednak jesteś przestępcą prawa, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania prawa, czyż jego nieobrzezanie nie będzie, czyż jego obrzezanie nie będzie poczytane mu za, jego nieobrzezanie będzie mu poczytane za obrzezanie. Widzimy jakby informację o tym, co Paweł widzi w formule wykroczenia poza prawo. Ludzie uważają, że dobrze czynią, spełniając warunki prawa. Co robi na dzień dobry Paweł? Paweł wykazuje im, że to jest w ogóle nieprawda, że oni prawa przestrzegają. Czyli on na dzień dobry to pokazuje. On mówi takie coś, bo chcę, żebyście też rozumieli. Ja mam nadzieję, że załapaliście, jak się czyta Biblię, że to chodzi o to, że to Żydzi pisali dla Żydów. To po żydowsku czytasz Biblię, niech cię ręka boska broni, inaczej Biblię czyta. Albo będziesz miał mentalność żydowską w czytaniu Biblii, albo się pomylisz. Bo to Żyd napisał. To Żyd. Dlatego studiujcie mentalność żydowską. Nie po to, żebyśmy się tutaj bawili w Żydów teraz, seminory stawiali i robili dzień tych namiotów. Dzień namiotów. Ja się napisałem dzień namiotów, powód do wymiotów. W ogóle strasznie mi objechały te nasze kościoły judaistyczne tam, człowieku. To ludzie to mają kota, tak jeden pastor protestancki, człowiek, on jak jest dzień namiotów, to w namiocie mieszka pod domem, no. Słowo honoru, charyzmatyczny kościół, w ogóle szok. Dobrze, że się rozpada mu wszystko, bo człowiek z namiotu. Chciałbyś, żeby twój pastor w namiocie mieszkał, w świętym namiotu, człowiek, chociaż do niego w odwiedzinie w namiocie siedzi. Indianin. Paweł mi pokazuje w ogóle, że wy ściemniacie z tym prawem. Mówicie, że jesteście wielkimi wykonawcami prawa. To jest gówno prawda. No nie jesteście. I on tutaj zaczyna się odnosić do głębi istoty rzeczy. On wykazuje Żydom kłamstwo. W ten sposób pokazując, że prawo, ono nie funkcjonuje. Tego nie ma w praktyce. Ja wam coś pokażę. Mistrzostwo Żydów. Jedno z praw rabinistycznych mówiło tak. W szabat nie wolno ci podróżować. Co się dzieje? Bierze się poprzedniego dnia beczkę z wodą, stawia się na wozie konnym, siada się na beczce i się jedzie tam, gdzie się ma pojechać w szabat, mówiąc, że się płynie. To było praktykowane setki lat. Rozumiecie? Paweł był zagotowany na to. On to wiesz, to Żyd był. Jego Gamaliel wychowywał. Wiesz, to Gamaliel. Gamaliel to był jakby profesor uniwersytecki. Nie wiem, profesor nad profesorów. Mentor profesorów tamtego czasu. I to był jego mentor, bezpośredni zwierzchnik. Paweł to był wykuty w zakonie jak dzik. On miał to w jednym palcu. To był taki student, taki, rozumiecie, taki, on już był doktorem w zasadzie prawa. On był doktorem prawa, Paweł. Jak on się nawraca, to on w ogóle prawo ma w jednym palcu. I teraz on z perspektywy, bo wiecie, to nie mówi jakiś taki gość, co ma tam, wiesz, dwie klasy w ogóle skończone szkoły podstawowe. Tam nic nie wyobraża, jakiś Żyd przeciętny tam, wiecie. To Paweł, to jest w ogóle doktor prawa. To doktor prawa, on zna to wszystko i teraz on z tej perspektywy mówi, to jest wybaczone wszystko od początku. To nie po to to było i on zna to tłumaczyć, on dając wstęp do łaski, to pokazuje w jaki sposób oni od początku, tak, nie przestrzegają w ogóle prawa. To jest nieprawda, że przestrzegają. Mówią, że przestrzegają, a nie przestrzegają. Nikt nie przestrzega prawa, Paweł. Mówi nikt. No nie ma gościa, który prawa przestrzega. Nie ma. W ogóle wiecie, że to Jezus jedyny pokazał im numer wszechświata, wziął to prawo, przestrzegał tego prawa.
Jezus. I to było na wszystkich poziomach. Duchowym, psychicznym i fizycznym. Bo to nie było tak, że... Bo to fizycznie to nie ma problemu, słuchajcie. To fizycznie pokazać, jak się w ogóle jest pobożnym człowiekiem, to nie był kłopot. Paweł potem, przecież jak czytacie Ewangelię, to pamiętacie wypowiedzi Jezusa na przykład, tak? Mówi, ubieracie się w długie szaty. Wiecie o co tu chodziło, że w długie szaty się ubieracie, żeby tam w ogóle nie było wam widać kawałka łydki nawet. Jesteście pobożni. Tam jesteście bardzo, mówi, modlicie się na każdym rogu ulicy. Oddajecie dziesięcinę w ogóle z najdrobniejszych rzeczy. To była, tam była taka głupawka religijna, że oni człowieku, nie wiem, miał bułkę, tą jedną dziesiątą bułki oddawał. Nieśli to później. To kretyni byli. On mówi, oddajecie dziesięcinę z mięty i kopru. W ogóle Paweł wie, że mięty, no czujesz sobie, miętę se robisz, miętę. Odciąłeś jedną dziesiątą torebki, zaniosłeś kapłanowi. Oni takie numery walili. Wie, Paweł mówi, co to w ogóle jest? Znaczy Jezus mówi, to zobaczcie co wyrobił. A Paweł po nim powtarza później. Mówi, to ściema wszystko. Bo Paweł chce im wykazać bardzo ważną kwestię, że prawo zostało przez Boga nadane, tak, w ogóle w innym celu. To inny cel miało mieć. To nie jest cel sam w sobie. Bo prawo nie może wejść głęboko w serce. To nie da rady. Ono gdzieś napotka na problemy. Rozumiesz? Wiesz na przykład jakie? Intencyjne. Okej, okay, robię to, ale ja intencyjnie to nie jestem do tego przekonany. Ale robię, bo tak mówi prawo. I już jest po robocie, już jest po prawie. Już jak ktoś przestrzegał prawa ze złą intencją, no to dziękuję bardzo, nie zabijam cię, bo nie wolno mi zabijać. No i cześć! I jesteś hipokrytą. Bo nie zabijasz, bo nie wolno ci zabijać? Ludzie! Jeżeli nie... Spójrz prostą rzecz. Jeżeli przed zabiciem człowieka, tak? Wstrzymuje cię tylko informacja, że artykuł 148, tak? Spowoduje, że dostaniesz dożywocie, tak? To ty jesteś zwykły morderca. Ja nie mogę na ciebie liczyć, jako na człowieka, który nie jest mordercą. Bo na przykład pojedziemy sobie na wycieczkę do kraju, gdzie nie ma kodeksu, ty mi łeb urwiesz. I Paweł wykazał to Żydom. On to pokazał. Mówi, to poganie, którzy nie mają prawa, ale w sercu swoim ustanowili pewne prawo, tak? To oni są dalej niż wy. Więc. Rozumiesz, a oni się szczycili, mamy Boga, mamy prawo, Pan nas wybrał, tak? A Paweł mówi, puknij się w głowę. I to mówi im ortodoksyjny Żyd, doktor teologii. Wiesz. Dlatego oni tak go nienawidzili w ogóle Pawła. Bo to nie była popierdółka, co tam szła. Rozumiesz, że to chodzi tak jak u nas, człowieku. Ja czasami słucham w ogóle różnych tam wywodów, ludzie to takie głupoty gadają. Nikt się z nimi nie liczy. Nikt się, diabeł się z nimi nie liczy nawet. Z niektórymi chrześcijanami się diabeł nie liczy. Ja bym popatrzył bez przesady. Ty to mówisz, co chcesz? W ogóle nie. Ze stanem, w którym jesteś, w ogóle nic nie prezentujesz. Nic. Ale rozumiesz, ale Paweł był kimś. I on pokazał w ogóle, że prawo w ogóle jest przez nich nieprzestrzegane. Mówi tak. Mówicie, nie kradnij, a kradniecie. Mówicie, nie morduj, a mordujecie. Powtarzał po Jezusie, w ogóle, który podniósł wszystko do poziomu serca. I Paweł wyjaśnia. W trzecim rozdziale znowu. Wersety od 21-26 też. I wyjaśnił mi tak. Ale teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczy prawo i prorocy. Czyli Paweł pokazuje, to dawno już było powiedziane. I to było prorokowane, dawno temu. Od zawsze to było mówione. Więcej Paweł mówi, sama intencja prawa mówiła o tym. Sama intencja prawa. Wiecie dlaczego intencja? Przykazania. Jest dzisiaj tak się to tłumaczy, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. To bzdura, one nie mają tego brzmienia w ogóle.
Na przykład nie ma nie zabijaj, bo tam nikt nie zabraniał zabijać, nie? Tam można było kogoś normalnie zabić. Bo zabójstwo i morderstwo to były dwa różne tematy. I tam było w prawie napisane nie morduj, a dokładniej nie będziesz musiał mordować. Takie są zapisy z Synaju. Nie będziesz musiał, też nie było kraść, w ogóle słowa kraść to nie ma w dekalogu. Tam jest słowo porywać człowieka. Nie będziesz musiał porywać człowieka. Porwanie człowieka, na przykład było, to słowo porwać człowieka oznaczało na przykład każdą formę manipulacji człowiekiem. Jeżeli zmanipulowałeś człowieka, to porwałeś mu umysł. Rozumiesz? Zabrałeś jego w ogóle toki myślowe, emocje różne, wiesz, i przerobiłeś na swoje. Ale nie będziesz musiał, a nie będziesz. Dlatego samo prawo, już kiedy było wygłoszone na Synaju, to ono mówiło, że jest taka możliwość, aby przetworzyć swoje wnętrze do tego stopnia, że ty nie będziesz musiał mordować. A nie musieć mordować oznacza mieć intencje niemordercy. Czyli samo prawo krzyczało podprogowo o łasce. Że ona, że to o to tu chodzi w tym wszystkim. Dlatego tutaj jest napisane, teraz niezależnie od prawa objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczy prawo i to i prorocy. Czyli wszelkiego rodzaju informacja prorocza, która do tej pory była uwolniona, ona mówiła o jakiejś formule sprawiedliwości, która nie jest sprawiedliwością opartą na wykonywaniu dobrych uczynków zgodnych z prawem. I to sprawiedliwości, i to sprawiedliwość Boża przez co? Jaka sprawiedliwość? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Od razu im rozwala system, że to nie tylko dla Żydów jest, nie? A twarz to przez wiarę ma być. Nie przez żadne uczynki. Nie ma bowiem różnicy, on mówi. No w ogóle wiecie, to było nie ma bowiem różnicy? Dla Żyda powiedzieć, że nie ma między nim różnicy, a Grekiem, to było człowieku, jakby mu napluć w twarz, że był Żyd. Najważniejszy naród na świecie jesteś. Rozumiecie? Najważniejszy naród. Przecież pierwszy z kim chęci to pejsy nosili. Żydzi, rozumiecie? To jest tak zawinięty naród na swojej narodowości, że się w pale nie mieści. Bo to bardzo łatwo jest z drugiej strony to zobaczyć. Antysemityzm jest grzechem i za tym stoją demony antysemityzmu. Ale za semityzmem też stoją demony. Ten, kto nie ma pejsów, nie jest nasz. To gorszy ktoś. Co to jest? Nazizm. Z pejsami. Wiecie, to ja to w ogóle czasem słucham chrześcijan, którzy mówią, o, kochamy Żydów, ja mówię, ty w ogóle znasz Żydów jakiś? Znasz Żydów, czy nie znasz Żydów? Czy znasz Żydów, czy znasz tylko biblijnych Żydów? Bo tutaj to są nawróceni Żydzi. Ja nie mówię o naszych braciach i siostrach w Chrystusie. Ja mówię o Żydach, którzy uważają, że Mesjasz to nie jest Jeszua. Znasz ich? Ludzi, którzy mają takie poglądy? Znasz je? Co robić? Wsiadasz w samolot i jedziesz do Jerozolimy, żeby oni się o ciebie modlili? Kładą na ciebie ręce martwi duchowo. Czego oni ci udzielają? Czego? Czego ci udzieli martwy duchowo człowiek? Teraz jak byłem w Izraelu, ostatnio leci za mną jeden pro ciebie. Przychodziłby do tego kolegi, bo tak tu ich unikałem, jak świadków Jehowy unikałem. Leci za mną jeden kolega, znaczy leci za mną tego kolegi, mówi, tłumacz co on mnie mówi. No mówi, że chcecie pobłogosławić, a mówię, uspokój, bo gdzie te pazury? Mówię, ustań, a on chodzi się ze wszystkich zgęczek i tam jak powiedział, ja mówię, powiedz mu, żeby był cicho, bo chcę mu coś powiedzieć. Powiedz, że chcę mu coś powiedzieć. Czy ty znasz Jezusa? Tak jest, mówię, nie! Czy ty znasz Jezusa? Ja się mogę modlić o ciebie. Ja mam coś do udzielenia tobie, a nie ty mi. Co ty mi masz do udzielenia? Co? Że mi pejsy wyrosną? To chcesz mi udzielić? To ja mam Ducha Świętego, a nie ty. Z czego chcesz mi udzielić? Z pustego wnętrza? Z martwego ducha? Czego chcesz mi udzielić? Kultury? Syjonistycznej? Ja kocham Żydów.
Ja kocham Żydów. Rozumiecie? Paweł był Żydem. Jezus był Żydem. To Żydzi napisali Pismo Święte. Ale nie wolno nam mieszać tego, czym jest prawdziwe żydostwo. Prawdziwe żydostwo to jest stan serca. Dlatego Paweł mówi, wasze obrzezanie jest nieobrzezaniem. Paweł w ogóle, rozumiecie? On wypala w ogóle im do góry kołami całą filozofię. I on mówi, dla wszystkich nie ma bowiem różnicy. Nie ma. Nie ma różnicy. A dzisiaj chodzą, trąbią. Najważniejsi są, najważniejsze to, żeby Żydzi byli nawróceni. Ja mówię, tak, najważniejsi są Żydzi. Najważniejszy jest też Heniek z Poczty. Heniek z Poczty jest tak samo ważny jak Żyd. Mówię, wiesz o tym? Wszyscy potrzebują Jezusa. Żydzi i nie Żydzi. Ja będę głosił wszystkim. Będę głosił Żydom i nie Żydom. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Ja chcę, żebyście rozumieli, że to były policzki dla nich. Te nie mówi, że oni zgrzeszyli wszyscy. Oni oddają kult Jahwe. Z takiej bojaźni, że nawet nie wypowiadają Jahwe, bo oni nie mówią Jahwe. Oni nie powiedzą. Bo to jest takie święte imię, że nie powiem. To było Adonai mówią. Rozumiesz? Ofiary składane tutaj, wszystko tego. A ten im wjeżdża i mówi tak, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy. I wszystkim brak chwały Bożej. Poganom i arcykapłanom żydowskim. Tak wyrównuje. Paweł, przecież Paweł to wjeżdża jak walec tam. Ty. Jak walec on im tam wjechał. I ten, dlatego zobaczcie, jaki to jest ważny traktat. To się nam dzisiaj łatwo czyta, ale wtedy to było bardzo nowatorskie. Rozumiecie? Ja teraz się na nabożeństwie wypowiadałem na temat LGBT. Robiłem poselstwo. Bo jest taka sraczka z tym wszystkim, że się w głowie nie mieści. Kościoły krzyczą w ogóle, wiesz, ja mówię, jaka jest różnica między tym, czy ktoś jest gejem niezbawionym, czy hetero niezbawionym, co to w ogóle jest. A co to za różnica, czy moje dziecko będzie uczone w szkole, proszę Ciebie, przez geja, czy przez jakiegoś popa prańca innego człowieka. Jaka to różnica jest? Ja mam wychowywać swoje dziecko. Ja! Bo w mojej Biblii jest napisane, tak, że to rodzice mają uczyć swoje dzieci. Oddawanie dzieci na naukę innym ludziom, tak, to jest strzał sobie w kolano. Rodzic nie wytworzy kompleksowego kręgosłupa moralnego u swojego dziecka, rozumiesz? To jakie nasz syn, tak? Poszedł do przedszkola. Jak już nie był maluszkiem, tylko już był troszkę starszakiem, na przykład miał 5 lat, tak? Już mu mózg zatrybił. I były, proszę Ciebie, te topienie marzanny. No poszedł do pani, mówi, proszę panią, ja nie będę topił żadnej marzanny. Bo za tym stoją demony. A kto ci tak powiedział? Mama i tata w domu. I mówi, i koniec. Ja nie topię żadnej marzanny. Nie chodzę w ogóle na żadne andrzejki, nie leję wosku, się nie zajmuję takimi sprawami. To jest, proszę panią, grzech. Mnie w życiu nikt dziecka nie kazał dziecku czegokolwiek robić. Napisałem oficjalne oświadczenie w szkole, że proszę mnie nie indoktrynować dziecka w żaden sposób. W żaden. I w życiu, i Wiktor do matury nigdy nie był tam, gdzie nie chciał być. Na żadnej religii, na żadnym nauczaniu o w ogóle życiu seksualnym, na żadnej innej rzeczy. Tak? Bo tata, powiedzmy, powiedział raz, ale proszę pana, jakie pan... Ja mówię, proszę panią, zasada jest prosta, jak drut. To ja jestem tatą. Ja sobie nie życzę. Czy pan wie, że pan robi dziecku krzywdę? Ja mówię, proszę pani, że pani dziecko moje ma być takie jak pani, to ja mu robię na dobro. Koniec. I w życiu, ja nie wiem, a koledzy to zazdrościli mu tylko. Przez całe lata szkoły. Przychodzi, Wiktor, ty to masz dobrze, nie musisz chodzić na religię, nie musisz chodzić na etykę, nie musisz na nic chodzić. Ja nie musisz chodzić. Dlaczego masz chodzić? Że wystarczy wziąć ustawę i zobaczyć, że nie trzeba swojego dziecka, tak? Że można zabronić, aby twojemu dziecku, tak? Żeby uczono go oprócz ciebie masturbacji. Przecież to proste. Ja nie rozumiem tego.
tego. Ale po co, jak można wydzierać się z majestatu tak zwanego chrześcijańskiego, jesteśmy przeciwko, przeciwko. Ja mówię, ja nie jestem przeciwko. A dla mnie ten świat niech się toczy swoją prymą, niech się geje żenią, rozumiesz? Niech żyją po 18 osób, jeszcze z nimi człowieku każdy inny, ale co mnie to obchodzi? A jak do kościoła do mnie będą przychodzić geje w sukienkach? Nie ma problemu, nie siadają w pierwszym rzędzie, człowieku. Będą padać pod mocą, to i będą przykrywać kocykami, jak się buchy normalnie, rozumiesz? Po jednym, drugim, trzecim spotkaniu z Bogiem wyjdą bez sukienek i przyjdą w spodniach. W jednym kościele mojego znajomego przed gejem. Sukience normalnie podszykowany, elegancki, oddał życie Jezusowi. Im silnie działał Duch Święty, tym mniej ciuszków przynosił na sobie kobiecych. Pastor był wyrozumiały. Rozumiesz? Kiedyś ja byłem tam na usłudze, mówię, Artur, ostatniej rzeczy nie mogę, cholera chodzi w pończochach. No. Ja mówię, dawaj, będziemy się modlić, chodź tutaj. Już w służbie był chłopak. Ja mówię, chodź, będziemy się modlić. A on taki przywiązany był do tych pończoch. Modliliśmy się, pas pod mocą, on już nie chodzi w pończochach. Uczciwy chłopak, będzie w służbie. Będzie w służbie. Ja nawet nie mówię o miastach, bo dzisiaj to jest normalny, normalny facet, normalnie jest w służbie, normalnie się nie wiesz. Jaki to w ogóle problem, że gej przychodzi do kościoła człowieka? Co mnie zaróżnia, czy przychodzi gej, czy krypto gej? Człowieku. Proszę cię. A co ja nie wiem, czy ktoś gej, człowieku? Słowo wiedzy przychodzi, rozumiesz, o co chodzi, dar rozróżnia duchów, popatrzysz mu w oczy i już wiesz, o co chodzi. Ja nie wiem, czy ja wolę rozmawiać z gejem, rozumiesz, niż z plotkarzem kościelnym, któremu się ciągle, kurczę, coś nie podoba. To mu się nie podoba, tamto się nie podoba. Ja muzułmaninem zostań, człowieku, i się rozlewi. Rozumiem, przynajmniej coś się wydarzy w twoim życiu. Co to za różnica, czy jest gejcie? Co to robić ty, czy tylko tego LGBT? Co to jest? Nie rozumiem. Ale kiedyś takie wypowiedzi, jak ja mam dzisiaj, to były Pawłowe wypowiedzi. On mówi, nie ma różnicy. A on ja, tak to nie ma. My jesteśmy ważni, a Paweł mówi, figa. Nieważne, kim jesteś. Nieważne, czy jesteś obrzezany. Nieważne, czy mówisz, że przestrzegasz prawa. Prawda jest taka, że musisz się narodzić na nowo. I musisz skorzystać z łaski. O, i to było Pawłowe. Rozumiecie? Ja jestem Pawłowy taki bardziej. Gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. I co? 24? I są usprawiedliwieni za darmo. No i koniec teraz. Po co świątynia? Po co ołtarz? Po co ofiary? Koniec. Świat im się zawalił. Kultura im padła. Wy rozumiecie, o co tutaj chodzi z Jezusem? Dlaczego oni go ukrzyżowali? Oni go nie zabili dlatego, bo on uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Proszę was. On w ogóle im zagrażał. Jest napisane, że w ogóle oni go ukrzyżowali, bo on nie przestrzegał zasad religijnych, czyniąc się równym Bogu. No i wiecie, co to znaczy, jeżeli tu powstaje jakiś promotor i mówi, w ogóle nie potrzeba tej świątyni, nie potrzeba ołtarza, ty wiesz, co to się dzieje? System polityczny pada. Jezus to był rewolucjonista. I Paweł mówi tak, że są usprawiedliwieni za darmo, z łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę. Przebłagano, to jest jedna ofiara. Przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej popłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Kropka. On zabił judaizm, Paweł to wypowiedział. On mówi tak, wasze czyny, na nic, wasza determinacja bycia lepszymi, na nic, co się z tym wiąże, wasze nauki, na nic, świątynia, na nic, ofiary, na nic, koniec. A więc co mamy? Mamy problem, ponieważ Izrael to jest państwo religijne. To nie jest państwo, gdzie religia jest odrębna, tylko to jest jednorodna sytuacja. Burzysz religię, burzysz państwo. No bo pytanie.
Nie posiada się żadnej innej konstytucji, tylko pięcioksiąg. A Paweł teraz śmie powiedzieć, że zapisy, które są w pięcioksięgu, one nie są już ważne. No i wiecie, co się stało? No człowieku, zaczyna być prześladowany jak Jezus. Mówią, trzeba go zabić. No zabić. Za co? Za łaskę. Za łaskę. Wiecie, czemu nas prześladują? Ponieważ prezentujemy łaskę w praktyce. Łaskę w praktyce. Łaskę. Na przykład czynimy się równymi Bogu. Powiedz, co to jest? Mówię, co to jest? Standard. Tego się uczy na szkółkach niedzielnych. Na szkółkach. Uczy się tego, że nie ma odrębności między Bogiem, a odrodzonym z Jego ducha człowiekiem. Nie ma. A więc co to jest łaska? Jaka jest łaska? Po pierwsze, niezależna od prawa. W ogóle. Łaska jest niezależna od prawa. Nie ma czegoś takiego, że jest trochę prawa. Jak ktoś mówi, ale napisano, to stań i powiedz, a ja ci powiadam. Będziesz naśladował swojego prawa. To jest bardzo ważne, żeby tak rozumieć. No bo napisano. A ja ci powiadam. Jesteś mądrzejszy niż pismo. Nie. A ty w ogóle podważasz, że jestem mądrzejszy niż pismo? Wow! No jasne, że jestem po mądrzejszy niż pismo. Pismo jest już napisane. Tak? A ja jestem cały czas w akcji. Ja jestem dalsza część dziejów apostolskich. Co ty myślisz, że co ja jestem? Ja jestem jak pendrive, na który jest wkrywany ciągle nowy program. Rozumiesz? Niezależnie od prawa. Niezależnie od prawa działa łaska. Łaska nie działa w zgodzie z prawem. Łaska nie działa w kooperacji z prawem. Łaska nie działa w ten sposób, że ona jest, a jednocześnie coś się tam przestrzega. Łaska to bezprawie. Ludzie łaski to ludzie bezprawia. Bezprawia. Po drugie, wszyscy jej potrzebują. Wszyscy. Jak to powiem, ja nie potrzebuję łaski. Potrzebujesz po słowu i wszyscy potrzebują łaski. Wszyscy. Po trzecie jest jak? Za darmo. Za darmo. A więc nie ma tutaj czegoś takiego, że się na nią zasługuje, dochrapuje, czy trzeba się zbliżyć, gdzieś tam się wkręcić. Jeden kiedyś do mnie mówi, ale mówi, gorzej mu Chrystusa, a on mówi, przyjdę do Pana Jezusa, jak rzucę palenie papierosów. Ja na niego mówię, a ile palisz? A on mówi, dwie paczki Golden Amerykanów, tam jeszcze było po 25 w paczce. Ja mówię, 50 papierosów, mówię. Gruby temat, mówię. A kiedy, mówię, zamierzam rzucić? No mówi, no już rzucam. Ja mówię, to jak daleko rzucasz? Mówię, bo chyba na tyle blisko, że wciąż się znajdujesz. Ja mówię, ty, przyjdź do Jezusa i jeszcze zacznij jarać trzecią rankę. Taki mam dla ciebie w ogóle padł. Jak to? Ja mówię, tak to. Palisz dwie ramki, zacznij trzecią i się nawróć. Co ci zależy? U nas w kościele jest taki jeden chłopak, grupę prowadzi tam w Kolnie. Oni pojechali na imprezę, wody nakupili. Człowieku, w domku takim siedzieli. W pięć osób chyba, chlali. I im się zebrało na teologizowanie. I człowieku, co sobie wypili po ciebie po lufie, to oni głębsze rozmowy teologiczne prowadzili. Pismo tam wyciągnęli też, znaleźli sobie pismo i oni sobie też wierzą. I chlali człowieku i wyrytowali to pismo. Popadali wszyscy, nie? Pochlali się jak dziki. Następnego dnia rano wstali, wszyscy nawróceni. Wszyscy. Cały domek polifacji. Czujesz klimat? Ja się pytam, o co tu chodzi? Tak?
Gdzie grupę prowadzi w ogóle, wiesz, w kołnierzu? O co chodzi? Pojechali na imprezę, tak? Każdy za darmo. Przez co? Przez zastępczą, niezasłużoną śmierć Jezusa. Przez to jest łaska. Wejście w łaskę jest przez to. Przez to jest wejście w łaskę. To założenie łaski, które było od początku zaniedbane przez człowieka, odrzucone przez człowieka, w wyniku czego Bóg daje prawo, żeby ci ludzie nie zgłupieli i ze łbów nie pourywali. Rozumiem, żeby nie... W ogóle wiecie, co tam się działo, człowieku. Ojciec z córką seks uprawiali. Nie mieli tam, nie miał córki, poszedł do krowy, do kozy, człowieku. Weź sobie poczytaj tę Biblię. Zobacz, co tam im Bóg mówił. Nie będziesz tam z zwierzęciem obcował. Komu się mówi, żeby nie obcował ze zwierzęciem? No temu, co idzie przelecieć jałówki, tak? Przecież no nie, no, tego się nie mówi człowiekowi, który tego nie robi. No, no bez przesady. Czy oni wywalili wszystko do góry kołami. Zobaczcie, jak oni tam zapędy mieli. Przecież to w ogóle to zbrodnicza mentalność była. W ogóle w tamtym czasie. Zbrodnicza mentalność. To było, tam były takie jazdy, rozumiesz? W Sodomie i w Gomorze, tak? To oni nawet po prostu chcieli orgie z aniołami uprawiać. Wiesz. Tam była dopiero jadka. A przed kogoś, tu ktoś do miasta, to go na dzień dobry zwodzi. Do miasta, turysta przyszedł. Koniec, tylko pod miasto odwiedzić. Pojechał, proszę cię, jadę miasto odwiedzić. Człowieku, załóż te majtki z blachy. Człowieku, tak. Takie były czasy, to Biblia. No czytasz Biblię, to wiesz. Mentalność rodziców jest jaka? Człowieku, przychodzi facet, jakiś tam wędrowca ze swoją jakąś tam konkubiną, czy cholera wie z kimś, i tam się dobijają już, człowieku, że szybko trzeba zgwałcić jego i się zgwałćmy go. I pukają do niego do domu, dawaj mam go, tutaj go zgwałcimy, będzie dobrze. On mówi, nie gwałcie go, bo to jest mój tutaj gość, te swoje dwie córki wam tam zgwałcicie, ty tatuś. Następny człowieku, również troglodyta. Mówi, córki tam, mówię, mówi, to pokwałcie, córki będzie w porządku, córki pokwałcie, więc córki, patrzcie się, oczy jak trawa, mówię, tak, no dawajcie tam dziewczyny. Taki to był klimat. Tak to się żyło w tamtych czasach. I teraz Bóg mówi, Izraelu mój, dam wam prawo. Po co ja wam dam te prawo? Żeby was w ogóle odróżnić i ochronić, tak? Pokazać wam jakieś standardy takie. Ludziom niektórym to trzeba na przykład pewne standardy pokazać. My grupy domowe, jak zaczynaliśmy, grupa domowa była, przychodzili na grupę, przychodzi lider do mnie, mówi, ty, zdejmą buty, smród. Ja mówię, od następnej grupy uczysz myć nogi. Jak to? Ja mówię, tak to, no. Ręczniki porozkładasz, mówi, zima jest, praj pieprzemy skarpetki, koniec, mówi, dopiero grupa, modlitwa, jak będzie wtedy, jak nie będzie z nogi śmierdzieć. Trzeba ludzi pouczyć, a on jest pełen ducha, ja mówię, ale ci nogi śmierdzą. I tak ci nogi śmierdzą, przecież wiesz, ja się nie mogę modlić w innych językach, przecież że mi się język prawda? Umyj nogi, okaż mi miłość. I dalej będziemy lecieć w duchu. Najpierw wyeliminujmy przeszkody natury fizycznej. Zobaczcie, to trzeba ludziom wypełnionym Duchem Świętym. Trzeba w ogóle proste rzeczy gadać. Proste rzeczy. Proste. Oni nie wiedzą, nie wie. Ja mówię, nie wiesz, to ci coś prorok. Ci Pan nie powiedział? Tak? Nie czytałeś w ogóle o tym, że jak się tam spotykali, sobie nogi myli? Tak? Jezus im nogi wziął, umył. O, to duchowe, człowieku, duchowe. Ale chodzili w sandałkach. Ścieki się wylewało, na ulicę wylewało. Czytałeś w jakiekolwiek opracowanie o tamtejszym czasie? Dzisiaj się myje ręce przed jedzeniem, kiedy się myło nogi, zanim się do domu weszło. Bo był smród, rozumiesz? Jak z kibla. Takie były nogi kiedyś. Bo nie było najków, człowieku, co podpochłaniały, tylko był sandał. Rozumiesz? Wiesz? I stukająca pięta taka. Tak było kiedyś. Się nogi mywać. Ja nie, to dzisiaj wypełnionym ludziom Duchem Świętym powinien się robić, żeby nogi myli, bo nie wie co. Dlatego prawo przyszło. Prawo było dane po to, żeby nie zgłupieli ci ludzie. No. Żeby sami siebie nie pozażywali, nie powybijali. Po to przyszło prawo.
Ale to łaska była koncepcją pierwotną. Zawsze. Łaska. I w Chrystusie Jezusie Bóg otwiera te drzwi do tej łaski. Mówi, teraz już w ogóle, już załatwię to do końca. I my musimy to tak rozumieć i to w ten sposób widzieć. Co to jest w ogóle łaska? Łaska, przyjaciele, ma dwie definicje. Pierwsza podstawowa definicja to jest Boża niezasłużona przychylność dla człowieka. Co to jest? Boża niezasłużona przychylność dla człowieka. Bóg jest przychylny człowiekowi, mimo tego, że człowiek jest nieprzychylny Bogu. Czyli Bóg okazuje swoją przychylność człowiekowi, bez względu na to, jaki ów człowiek jest. Zły, dobry, głupki, mądry. Rozumiesz? No, a Bóg mówi, jestem ci przychylny, czyli chętny do kontaktu, do relacji. Jestem chętny. Wyciągam rękę do ciebie. Wiecie, co to znaczy słowo dokładnie, jaka jest genera słowo błogosławić? To znaczy przyklęknąć przy kimś, dając mu prezent. Dokładnie, bo ktoś mówi uszczęśliwiać, mówię, ale sięgnij głęboko w genezę zjawiska. Mówię, Bóg przyklęka przy człowieku i mówi, weź coś ode mnie. To taki jest Bóg łaski. Mnie to rozwalało. Błogosławić to znaczy? Tak, dokładnie, genera tak jest przyklęknąć, dając komuś prezent, że on się uniża, Bóg w pewnym sensie daje coś człowiekowi. To nie jest, masz, ochłap mu rzucił, kanapkę na widłach podał. Wiesz, jestem Bogiem, żyj! Wiesz, nie. On przychodzi i mówi, weź ode mnie to. To jest szok. Pan panów i król królów. My się nadawaliśmy do tego, żeby nas zdmuchnąć z tej planety. Rozumiecie? Zdmuchnąć. Zatrzymać planetę, wyrzucić do kibla jakiegoś kosmicznego i rozpocząć nowe życie na Wenus. Tak? Może Wenusjanie by jakoś ogarnęli kuwetę. Ziemianie nie mogli, ale on taki nie jest. Bóg łaski. Przychylny w ogóle, wiesz. Boża niezasłużona przychylność dla człowieka. I druga definicja łaski, jak gdyby druga strona medalu, druga strona monety, to jest Boża zdolność w tobie. Łaska to jest Boża zdolność, że człowiek, który się rodził na nowo, to przez to, że on skorzystał z łaski, on zaczyna posiadać możliwości i umiejętności Boga samego. Czyli może to, co Bóg. Potrafi to, co Bóg. Może sięgnąć po to, co Bóg. Przecież to jest szok. Nie dosyć, że okazał przychylność, tak? Takiej bandzie, a? To teraz jeszcze umożliwia im rozwój i sukces. No przepraszam. Ja się pytam, czy istnieje coś większego. Nie dosyć, że mówi za darmo, dzieciaki. Nic od was nie chcę. Nic. Ludzie często się nawracają, mówią, co Bóg będzie ode mnie chciał? Ja mówię, żeś mu dał święty spokój. Najpierw będzie chciał. Najpierw ci powie, nic nie chcę od ciebie. Nic. Dlatego ludzie często mówią, to muszę tam iść. Ja mówię, nie musisz iść, nigdzie nie chodź, nie rób smrodu. Po co tam idziesz? Po co? Rozumiesz? To jak seks z mózgu uprawiać. Co to w ogóle jest? Coś nie działa. To jest Boża niezasłużona przychylność dla człowieka i Boża zdolność w człowieku, który tą łaskę przyjmie. Czyli przyjmujemy tą niezasłużoną przychylność i z automatu, w momencie odrodzenia duchowego, my zaczynamy posiadać wszystkie atrybuty Boga. Tam się nie musi teraz dodrapać. Tylko masz. Wiesz, co musisz, wiesz, gdzie się zaczyna praca, czyli popularnie zwane uświęcenie, żebyś usuwał zbędne kawałki. Teraz to trzeba się odgruzować już tylko. Odgruzować! W ogóle wiecie, że rzeźba jest w każdym kamieniu, prawda? Tylko trzeba usunąć zbędne kawałki. Taka jest prawda, bo rzeźba. Gdziekolwiek spojrzysz, powiesz rzeźba. Teraz wyjdziesz na ulicę, przez wiarę spójrz, o, konik. A tu taki kłas leży, a tam konik jest. Jak weźmiesz dłuto i będziesz pukał, do konika wydobędziesz. W twoim duchu został złożony cały potencjał Boży. Wszystko masz. Co jest ci potrzebne do życia i pobożności.
Pobożność to nie jest religijność, tylko to jest umiejętność powtarzania po Bogu. To jest pobożność. To jest naśladowanie Boga. Jest ci wszystko dane do życia i pobożności, że ty możesz naśladować Chrystusa w ogóle bez żadnych problemów. I to jest dlatego, że masz łaskę. Nie spinasz się. Mnie często pytają ludzie, a jaką szkołę skończyłeś? Ja mówię, nie skończyłem żadnej teologicznej szkoły. Ale skąd ty to masz? Ja mówię, no mam, z wewnętrznego człowieka. Tak, mam wewnętrznym człowieku, mam wszystko. I tyle. I się wydobywam, wydłubuję stamtąd. I postanowiłem wydłubać stamtąd wszystko. Jak nie powiedziałem, że mam wszystko, to mówię, dobra, teraz całe moje życie musi być skupione na tym, żeby się dodrapać i wyjąć. Wiecie, że dodrapać. Jak człowiek, który w ogóle, nie wiem, jest taki program Złoto Alaski na Discovery, ja sobie to oglądam czasami. I to w ogóle ludzie biorą kredyt, kupują maszyny potężne, tak? I jadą na Alaskę, żeby złoto wydobywać, nie? I oni to naprawdę siedzą i wydobywają. I tam jest naprawdę brudna robota. I uświęcenie to jest brudna robota. Ale ja się uświęcam, żeby wydobywać to, co łaska złożyła we mnie w środku. Czyli każdą możliwą umiejętność. Każdą. Każdą. List do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 15:10. 15:10. Mówi teraz tak. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. A więc łaska jest dana. Jeszcze raz powtarzam, na łaskę nie zasługujemy. Z drugiej strony łaska jest pracująca. Czyli to jest coś, co działa w człowieku. Ona pracuje, ta łaska. To nie jest coś takiego, że człowiek leży i rzeczy same się dzieją. Nie. Człowiek poprzez to, że ma łaskę, to on otrzymuje zdolność do czynienia rzeczy, których wcześniej by nie uczynił. Na przykład bez łaski nie podjąłbym jakiejś pracy, nie umiałbym jej wykonać. W łasce umiem wykonać tą pracę, ale co muszę zrobić? No iść do tej pracy. Pamiętajcie, jak to działa w praktyce. Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia tylko. Takie mam w ogóle wykształcenie, w ogóle życie jest takie moje. Teraz wiedziałem jedną rzecz. Ja będę tylko szedł do góry w życiu. Takie coś sobie obrałem, jak się narodziłem z Bożego Ducha w 2001 roku. Ponieważ ja znam tą zasadę, że żeby w ogóle nie zagrażała mi przepaść, to muszę żyć na szczycie. To ja to wiem. Więc szczyt. Tylko szczyt mnie interesuje. No to idę na szczyt. Co się z tym wiąże? No, wychodzę do pracy. No dobra, a jakie możesz iść w pracy, jak ty nie pracowałeś nigdy? Nie umiesz pracować, nie masz wykształcenia, nie masz nic. Byłem złodziejem. To była moja praca. Umiem kraść. Zabrać kogoś, wyłudzić. W tym byłem dobry. Nigdy nie siedziałem za przestępstwo, które sam wymyśliłem. Więc teraz tak, idę do pracy. Zaczynam od pracy jakiejś. Idę po prostu do pracy. Ja też często się śmieję, jak chrześcijanie mówią, nie wiem, gdzie mnie Pan posyła. Ja mówię, gdziekolwiek, idź teraz, gdziekolwiek. Teraz wyjdź i idź. Przed siebie. Natkniesz się na jakąś pracę. Okej? Okay? Idź. Nie czekaj. Idź. Ja natknąłem się na pracę za 950 zł. Moja pierwsza praca za 950 zł wyglądała w ten sposób, że wszedłem do internetu, od razu wiesz, ja to na szybko, potrzebny do robienia pizzy. Ktoś, mówię, Panie Jezu, Ty robisz bardzo dobrze pizzę, ja za cholerę nie wiem jak. Dzwonię. Dzień dobry. A nie mam nic. Wspomnę że ja mam nic. 15 złotych mam. Dzwonię, mówię tak. I mówię, że tutaj jest ogłoszenie do pracy, że pizza. Robił Pan pizzę? Oczywiście, że tak. Boża zdolność we mnie. Ja wierzę w łaskę. Ja nie wierzę w swoje umiejętności, nie wierzę w swoją historię, nie wierzę w swoje doświadczenie, bo to jest prawo. Prawo, to są uczynki. Uczynki mnie nie dotyczą. Ja tego nie umiem, ja tego nie wypracowałem, ale co? Mam w sobie Boga, który wymyślił najdrobniejszy składnik na pizzę. Czy Pan robił pizzę? Oczywiście. Czy Pan jest dobry w robieniu pizzy? Najlepszy.
Proszę jutro przyjść do pracy. Przyszedłem do pracy. Modlę się, już w ogóle jadę takim busem, w ogóle modlę się. Mówię, Boże, dziękuję Ci, że robię pizzę. Jak ja tą pizzę robię? Wchodzę tam. Przebrałem się, wszystko tam załatwiłem, sprawę. Wchodzę na kuchnię, stoi taka kucharka. Popatrzyła na mnie i mówi tak. Nie masz pojęcia o pizzy, prawda? Mówię do niej tak. Naucz mnie robić pizzę. Ona mówi, dobrze. Natychmiastowa przychylność człowieka. Nauczyła mnie robić pizzę. Nikt w pracy nie wpadł przez mikrosekundę, tak, na to, że nie robiłem ani jednej pizzy w życiu. Nie połapali się. Nigdy. Miesiąc tam pracowałem, ogłosiłem Ewangelię, więc mnie wyrzucili. Byłem przygotowany, ogłosiłem wszystkim Ewangelię, pod koniec mi wypłacili moje 950 zł, wyrzucili mnie z pracy. Wróciłem, pomodliłem się, następnego dnia poszedłem do następnego zakładu pracy. Rozumiecie? Ale to założyłeś, że ta przychylność tej pani to była właśnie ta... Oczywiście, że tak, bo ja wychodzę z więzienia, nie mam nic. Dla mnie mieć 15 zł, a 950 zł, to jest wielka różnica. Wiem, że nie kradnę, nie dotykam w ogóle złodziejstwa i tak dalej, tak? Ona jest dla mnie czym? Funkcją łaski. Niezasłużona przychylność. Wiecie, co to znaczy? Gdziekolwiek idę, wszystko będzie mi przychylne. Wszystko od źdźbła trawy po władzę. Bo ja wierzę w łaskę. Ja nie wiem, co to jest. Ja nieraz jak rozmawiam, duszpasterskie rozmowy prowadzę, przychodzą mi pastorze, ty wiesz, jak ja mam kłopoty z człowiekiem. Ja mówię, a ja nie mam kłopotów z człowiekiem. Mnie są ludzie przychylni. Ja po prostu wierzę, że ludzie są mi przychylni. Rozumiecie? Wierzę. Ludzie, coś wam powiem. Ja byłem przestępcą. I popełniłem wiele przestępstw. Już ja nie wiem ile, bo to była moja kultura życia. Przez lata. Jak ja w ogóle się nawróciłem, ja uwierzyłem w łaskę. Ja zacząłem iść jak przecinak w tej łasce. Wychodząc z przestępstw. Ale też niwelując to, o co mnie oskarżało państwo. Kiedyś dostaję wezwanie do prokuratora, jadę do prokuratora. A on jestem tak pewny łaski, jak tego, że w ogóle, rozumiesz, woda jest mokra, a ogień gorący. W ogóle jadę do prokuratora, on patrzy, siedzi prokurator, popatrzyłem na prokuratora, no nie. Popatrzyłem na niego, mówię, szczęśliwy to nie jest, tak sobie myślę. Taka twarz, mówię, taka. Siadam, rozmawiam z nim, mówi, panie Arturze, mówi, tutaj mamy wyłudzenie 80 tysięcy, mówi takie. Ja mówię, no wyłudzenie, no było wyłudzenie, no wie pan. No dobrze, co pan mi powie? No opisuję mu to wyłudzenie, wszystko tam jak było. Mówię, wie pan, no teraz jestem innym człowiekiem, jestem pastorem kościoła w ogóle i tak dalej. Mówię, wie pan, mówię w ogóle, siedzę, głoszę mu Ewangelię temu prokuratorowi, u niego w pokoju, opowiadam mu o swoim życiu w ogóle, mówi. Niesamowita historia, mówi, niesamowita. Ja mówię, wie pan, nie biorę adwokata, bo tak sobie myślę, po co będę brał adwokata? Mówię, jak ja wierzę, mówię, wie pan, że wszelka władza od Boga pochodzi, jest mi ku dobremu. Tak się dyskutuje. A on mówi, wszelka władza? Tak w ogóle siedzi, w ogóle wygada ze mną w letargu jakimś był ten prokurator, nie? Bo pod dwóch radiówka siedzi, mój radny siedzi sobie długie, w ogóle laptop ma otworzony. Ja mówię, on mówi, no to tak, czyli rozumiem, że przyznaje się pan. Ja mówię, pewnie, panie prokuratorze, że jak się na mnie przyznać? No przecież to mówię, państwo to grzech, no przyznaje. Ja się przyznaję, nie? On mówi, co tu z panem zrobić, prokurator? Co tu zrobić z panem? Ja mówię, panie prokuratorze, no co zrobić? No na dobro zrobić, no wiadomo, no. No na co tu robić, mówię, kurczę. On mówi, no jest ten artykuł 150 tam chyba. 8, że to dobrowolne poddanie się karze i mówi to wyrok zajrzenia, ale pan jest wielokrotnie karanym recydywistą. Ja mówię, panie prokuratorze, no ale ten artykuł mówi, że to jest kwestia tylko i wyłącznie opinii. Bo są, mówię, tak zwane artykuły otwarte, artykuły zamknięte. Widzę, że pan się zna na prawie. Ja mówię, pan, prawie też byłem, mówię. On mówi tak, no pan napisze ten wniosek, ja mówię, panie prokuratorze, szczerze panu powiem. Adwokata nie wziąłem, bo ja też nie mam tak kasy, żeby brać adwokatów teraz, wie pan, że to zdziercy. On mówi, napiszę to panu.
Na swoim laptopie prokurator, który mnie oskarżał o wybudzenie, nie recydywistę, napisał mi wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Sam to zaopiniował, sam to złożył do sądu, tak? I sam mi załatwił wyrok w zawieszeniu. Prokurator. Wiesz co to jest? Łaska. To nie jest dla kogoś. Dla wszystkich. Jak ludzie mają problemy z innymi ludźmi, za wyjątkiem prześladowania z uwagi na wiarę, bo to jest jedyny wyjątek. Rozumiesz? Czyli jeżeli ty nie idziesz w męczeństwo, to wszystko będzie ci uległe, jeżeli będziesz wierzył w łaskę. My tyle lat jesteśmy na ulicach, jedziemy z diabłem jak z dziką świnią, my nie dostaliśmy raz mandatu. Pastorzy mówią, babcia, a co zrobić, jak przyjechodzi policja, a co tego, to ja mówię, ale weź. Człowieku, przecież żyjesz w łasce. W łasce żyjesz. W łasce. To jest władza. Ona jest tobie ku dobremu. Wiesz, co ona ci może? Popilnować cię. Opilnować cię. Rozumiecie? Do nas nieraz podchodziła policja, przycisz to. Ja mówię, nie ty, tylko pan. Primo. Sekundo, nie przyciszę. Patrzy się na mnie ten policjant. Ja mówię, ty, ja tu głoszę Ewangelię. On mówi, zabierzemy wam to. Ja mówię, oczywiście, masz prawo mi to zabrać. Przeprowadzisz, mówię, technika, która jest po przeszkoleniu, bo inaczej pazurą się nie dotkniesz do sprzętu. Bo nie masz takiego prawa. Tak? Po drugie, zdejmij ewangelizację. Oni stoją we dwóch, się patrzą. Mówię, zdejmij ewangelizację z ulicy. Wiesz, co to znaczy? Potrzebujesz dwóch samochodów ciężarowych. A po trzecie, mówię, udowodnij mi, że ja przekraczam decybelarz. Mówię, jedyny miernik decybelarzu, który jest certyfikowany, jest na komendzie wojewódzkiej. Teraz musisz po to pojechać. Przywieźć, bo tym telefonikiem to sobie możesz mierzyć ten, no. Rozumiesz? A zanim tam pojedziesz, to ja skończę. Mówię, masz coś do mnie? Stoję w ogóle, ja mówię. Łaska! Z czym jest związana? Co czytali? Mądrość przychodzi. Mądrość. Wiesz, jak mówić, wiesz, co robić, wiesz, jak się zachowywać, wiesz, jakich słów używać. Ja często w ogóle mówię rzeczy i nie wiem, dlaczego ja je mówię. Nie wiem, czemu tych słów używam. Nie wiem, skąd znam pewne aspekty prawne. Pewne zachowania u ludzi, pewne akcje, historie. Mnie czasami ktoś pyta, skąd to wiesz? Ja mówię, ja nie wiem. Rozumiesz? Bo ja nie czytałem tych rzeczy. Po prostu. Ja chodziłem do szkoły, bo musiałem. Chcę, żebyście rozumieli. Ja wam pokazuję też, że co to jest łaska. I co to znaczy wiara w łaskę. To nie to, że o, powiedzmy własny człowieku. Łaska robi z ciebie Messerschmitta, Supermana. To łaska z ciebie robi. Łaska ci daje potężne możliwości. Łaska czyni z ciebie Boga. Łaska to z ciebie robi. Ona cię wyprowadza na potężne wody. Rozumiesz? Trzeba tylko w to wierzyć. Niezasłużona przychylność. Wielu chrześcijan mówią, Bóg cię skara. Ja mówię, nie mnie, Bóg mnie nie skara. Raz, że nie kara tam nikogo, a mnie to już na pewno nie. Rozumiesz? Z tym jego ulubieńcem. Rozumiesz? A dwa, to jest jego zdolność w tobie. Zdolność. I to jest zdolność pracująca. Paweł mówi, łaska pracowała we mnie. Przez ten Paweł, jakim sposobem ten Paweł, nie mając nawet jednego profilu na Facebooku, człowieku, on przyszedł z Ewangelią, prędzej przez taki ten. On nic nie miał, konia nie miał. Człowieku. Jak on w ogóle szedł, jak on wjeżdżał w te kraje. Wyobrażacie sobie to? Bierze sobie Sylasa, we dwóch, tak? Albo Barnabę i oni idą w ogóle, człowieku, idą. Idą sobie, w ogóle wiesz, i na ludzie uzdrawiają chorych, wypędzają demony. Rozumiesz, o co chodzi? Bujają się do tego stopnia, że w pewnych miastach to jednego biorą za Zeusa, drugiego za jakiegoś Hermesa, czy za kogoś, do bóstwa do Olimpu zeszły. Jeszcze chwila, to bym złożyli człowieku jałówkę na ofiarę, człowieku. Paweł ich wstrzymał, mówi, kurczę, ty, uczczą nas jako bogów olimpijskich. Szok. On jak szedł. Dlaczego? On mówi, łaska! Ale co? Ruszył pupcie, tak? I uwierzył w łaskę.
laskę. Ja w ogóle czuję się tak chroniony pod każdym względem. Ja wczoraj klucze zgubiłem, klucze przez głupotę. Jeszcze głosiłem o posłuszeństwie, Duch Święty tutaj mówi w ogóle, żebym tutaj nie grzebał, grzebałem, zgubiłem klucze. Zgubiłem klucze się w człowieku. Wracam, w ogóle wracam, taksówko z innego miasta, człowieku. Wracam. Na dworcu centralnym w ogóle klucze dostaję. Rozumiesz? Jedyną rzeczą, którą zrobiłem w tych kluczach, to to, że wyglądają w ogóle w takim zielonym, najbrzydszym opakowaniu są. Bo kiedyś mówię, kurczę, takie sobie kupię opakowanie, takie brzydkie i rzucające się w oczy, żeby mi się nigdzie nie zapodziało te klucze. Będę zawsze wiedział, jak tam w czarnym czy jakimś to mi się gdzieś zgodzi. A to jest te seredynowe, takie marne. Ale klucze, rozumiesz, o co chodzi? Dostaję klucz od człowieka. Łaska. Wszędzie łaska, 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 łaska. W rzeczach małych i dużych. Łaska to coś, po pierwsze, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. To łaska. To, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. Dowiedz się, co Bóg zrobił dla ciebie w Chrystusie Jezusie. Dowiesz się o tym, co leży u podstaw łaski. Dwa. Łaska to coś, co Bóg robi dla nas przez Chrystusa Jezusa dzisiaj. To jest łaska. Łaska to coś, co Bóg robi w nas przez Ducha Świętego. W nas. Łaska to coś, co robi Bóg przez nas za pomocą Ducha Świętego. Łaska ogarnia cię ze wszystkich stron. To atmosfera, w której żyjesz. Trzeba w to wierzyć. Studiuj dzieło krzyża. Przebaczenie, odkupienie, usprawiedliwienie, uzdrowienie, uwolnienie, zaopatrzenie, zjednoczenie, akceptacja, błogosławieństwo. Cała wymiana krzyżowa. To jest łaska. Łaska. Jakby to powiedzieć? Jestem zdrowy z łaski. Co to znaczy zdrowy z łaski? Czy to znaczy, że modlę się o zdrowie? No nie modlę się o zdrowie. Ja jestem zdrowy, bo mi się to należy. Łaska ci się należy. Ona została dana, jak powiedzieliśmy, tak? Dane jest zdrowie, zaopatrzenie, akceptacja, zadowolenie, zjednoczenie, uwolnienie. Rozumiecie, o co chodzi? To jest dane, tak? Wstawiennictwo Jezusa, czyli to, co robi Jezus dla nas teraz, to, że Jezus się za nami wstawia, to jest łaska. Rozumiecie, dlaczego nie ma czegoś takiego, jak grzech śmiertelny? Takie coś nie istnieje w ogóle w tej formule, która jest nam tutaj w ogóle podawana. Rozumiecie, dlaczego nie można utracić swojego zbawienia? Nie można, nie da rady. Nie możesz zbawienia stracić. Cokolwiek teraz zrobisz, cokolwiek, cokolwiek zrobisz, to Jezus natychmiast wstanie przed Ojcem i mówi, to mój chłopak, moja dziewczyna, tatusiu. ...24 godziny na dobę. Możesz się zacząć zachowywać jak bydlak. Możesz się wyrzec Boga. Krzyczeć, że nie chcę. Jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Jak tak robisz, to jesteś głupiec. I przychodzą do ciebie demony i cię będą dojeżdżać jak dzika. Nie ma problemu, jak tak lubisz. Rozumiesz? Ale to jest twoja prywatna tragedia. W niebie po prostu Bóg ciebie zapyta, coś ty tam zrobił. Wyparłem się ciebie. Po co, no po co, no? Ty niepoważny jesteś. Nasz syn się nie wiem ile razy nas wypierał. Kiedyś był w gimnazjum. Przychodzi, coś tam mówią. Mówi, nienawidzę cię, nie chcę cię. Ja mówię, matce jeszcze pan tutaj z tego. Ty cię będziesz nienawidzę, nienawidzę cię. Nie. Mówię babci jeszcze, bo to jeszcze babci nie powiedział. Ciebie też nienawidzę, też jesteś z nimi w słowie, wszyscy! Sara taka mała była, patrzy się na niego. Ja mówię, jeszcze siostrze nie powiedziałeś, że nienawidzisz, że jest zerem. Ciebie też nienawidzę! Sara, a Sara totalnie zdrowy człowiek, bo Sara to jest tak zdrowa, w ogóle psychicznie, wiecie, zero zaburzeń. W ogóle popatrzyła, dobra, daj spokój. O, wiesz co to było? To tak jak Bóg. Chrześcijanie krzyczy, nienawidzę cię! Daj spokój.
On w Chrystusie Jezusie świat ze sobą pojednał. Twoje zachowania go ani siebie, ani krzeją. Rozumiesz, o co Haman? Jak on by się oparł na twoich zachowaniach, to byś miał wielki problem. Ale nie jesteś pod prawem, jesteś pod łaską. On się oparł na zachowaniach Jezusa. Dlatego twój tyłek jest uratowany. Dlatego, bo on na Jezusa postawił. I dzisiaj robisz jakiś numer, a Jezus wstaje i mówi: tato, pamiętasz, na kogo postawiłeś? Pamiętam, synu. Czyli nie rzucamy gromi mnie. Rozumiesz? Nie rzuca gromami już. To, co Duch Święty robi w tobie, to jest łaska. Czyli wewnętrzna przemiana. Siła do wewnętrznej przemiany duszy. Do tego, aby się zmieniać na Jego obraz. Aby zmieniać swoją duszę. Aby zmieniać swoje postępowanie. To jest łaska. To, że ja mogę dzisiaj do was głosić. To, że w ogóle ja was kocham. Że nie chcę was skrzywdzić. Wykręcić, okraść. Ja nic innego nie umiem zrobić. Ja nie miałem żadnego kolegi. Ja mogę mieć kolegów w ogóle. Jak cały czas masz lewe intencje. To kurczę. No tak. I to, co i łaską jest to, co Duch Święty, tak, może za pomocą nas robić na ziemi. Przecież to jest w ogóle łaska. To, że nas ludzie słuchają. To, że możemy zmieniać rzeczywistość. Rozumiem? To, że bez żadnej w ogóle podstawy społecznej jesteś w stanie wpływać na ludzi. Czyli jakiś czas miałem tak chyba z 6 miesięcy, co tak usługiwałem indywidualnie jako mentor pewnej pani sędzi z sądu okręgowego. Gdzieś tak jej usługuje i tu się tutaj mówi: w ogóle widzisz sytuację. Jesteś wielokrotnie karanym recydywistą, przestępcą, działającym w zorganizowanej grupie przestępczej. Tak? Jesteś duchowym ojcem dla sędzi sądu okręgowego. Mówi. A ja się zacząłem tak śmiać, mówię: Boże, co to za historia w ogóle jest? No. Siedzę i doradzam sędzinie, jak żyć. Ty, no sądek w ogóle, co to jest? Łaska! No gdzie w ogóle? Rozumiesz, no jak to ugryźć? No to nie ma prawa mnie słuchać, ta babeczka. Rozumiesz, o co chodzi? No jak? Nie ma prawa mnie słuchać. No przecież ja w ogóle nie po linii ludzkiej, tak? No w ogóle to człowieku, no. Tak jakby przyszedł żółw do geparda i chciał go uczyć z biegu przez płotki. Rozumiesz? No w ogóle jak, gdzie to? Tak? Łaska wychodzi od Boga. Łaska to nie jest dzieło człowieka. Nie mamy z łaską nic wspólnego oprócz tego, że łaskę przyjmujemy. To proste przyjąć łaskę. Tam jest zero w ogóle spocenia się przy tym. Tam się nic nie robi. Ja do ludzi mówię: ty, Ewangelia jest prosta, jak konstrukcja gwoździa. Weź ją, przyjmij. Jak ci mam to powiedzieć jeszcze? Przyjmij to. My triki ciągle jakieś robimy, żeby ludzie przyjęli to. W czwartek idę się sfotografuję w koszuli takiej z koloratką. Już. Mamy taką wizytówkę do internetu. Ojciec Artur Ceroński. Odpuszczam grzechy ciężkie i lekkie. Udzielam chrztów. Udzielam namaszczenia chorym. Odprawiam egzorcyzmy. Nie damy do netu. Rozumiesz? Się splują do ciebie mocno. Bardzo dobrze. A przyjemność po mojej stronie. Chodzi o to, że robimy różne triki, żeby ludzie łaskę przyjęli. A rozumiecie? Żeby łaskę przyjęli. Bo łaskę jest łatwo przyjąć. Tylko ludzie są tak otępiali, że przynosisz im garść diamentów, rozumiesz? A nie mówią: a co ten w zamian? A co ten Bóg będzie chciał? Mówię: Bóg od ciebie? No bez przesady, ja od ciebie nic nie chcę. Zwykle się do czego się nadaje? Do tarcia krzanu. Przecież ciebie nic nie można zrobić. Nic, nic, nic. Ty nawet na słupa nie pasuje, żeby parę groszy wyłudzić na ciebie. Nic. Bo ty masz twarz, proszę ciebie, w ogóle nie pasującą absolutnie do tego, żeby do banku cię posłać. Czego ty w ogóle chcesz?
Ty mi nic nie możesz dać, nic, nic. Grama smaltu z ciebie nie ma, a ty się pytasz, kretynie, co Bóg chce za to? Bóg co chce za to? On swojego syna wydał za ciebie, a ty się pytasz, co on chce za to? On przychodzi z garścią diamentów i mówi, chce ci poukładać wieczność i teraźniejszość, a ty mówisz, co chce za to? Ty w ogóle myślisz? Czy masz wolne? Szok! Łaska jest od Boga i nic tam się człowiek do tego i tak jakby człowiek nic nie ma do tego. Bo to jest niezasłużone przyjęcie. Nie zasłużyłeś na to. Tylko ja nie zasłużyłem na to, no bez wieszy! Ja przecież na takie życie nie zasłużę. Ja zasłużę. Ty ktoś do mnie pytał, pan powinien wisieć. Ja mówię, oczywiście. Zasłużyłem na to, żeby mnie powiesić. No. Na to sobie zasłużyłem. Tak? Na to sobie zasłużyłem. Jest taki kolega do mnie podchodzi z osiedla i mówi do mnie tak, jestem wściekły na ciebie. Ja mówię, dlaczego? Ty masz poukładane życie, a zobacz, jak wygląda moje życie. Ja mówię, no. A on mówi, kurczę, tak się staram, żeby było inaczej. A ja mówię, ja się wcale nie staram. Rozumiesz? Właśnie wsiadałem do mojego nowego samochodu. A on stał, był załamany jak dach sołtysa. Człowieku, w nałogach, w różnych innych rzeczach. Ja mówię, widzisz? On mówi, dlaczego takie jest życie? Ja mówię, nie, 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 życie to wali bez litości wszystkich. Bóg jest taki. Przyjmij łaskę. Ja przyjąłem. Rozumiecie? Ja przyjąłem. Wiesz, co robiłem? I stałem dumny. Nie miałem żadnej litości nad jego niewiarą. Żadnej. Ja mówię, przyjmij. Będziesz jak ja i będziesz lepszy. Łaskę przyjmij. W przeciwieństwie do łaski druga szala tej wagi to jest wiara, która pochodzi od człowieka. Powiem na ten temat krótko, bo będziemy o tym mówić dużo dłużej w innym momencie. Mateusza 8:5-10 mówi nam, że Bóg szuka wiary, a więc jest ona mu potrzebna. Bóg szuka wiary, a więc łaskę on daje. Nie znaczy, łaska jest dana, łaskę trzeba tylko wziąć, ale wiary to on szuka. Bo czymże jest wiara? Wiara, ona jest jak bosak, jak długi kij z hakiem, którym się ściąga łaskę do swojego życia. Ewangelia Mateusza 8:5-10. Po co Bóg szuka wiary? No i w Efezjan 2:7 jest odpowiedź. Nie z was to Boży to dar, to dotyczy łaski. Czyli, aby za jej pomocą tą łaskę ściągnąć. Bo to nie z was ta łaska. Czyli my nie mamy tej łaski sami w sobie. Teraz musimy czymś ją ściągnąć. Tym czymś jest wiara. Czyli ja muszę uwierzyć w łaskę. Czym jest wiara? Czym jest w ogóle chrześcijaństwo? To wiara w łaskę. Jakbym miał najkrócej powiedzieć, czym jest chrześcijaństwo, jak się żyje w chrześcijaństwie. My musimy wierzyć w łaskę. Ja wierzę w łaskę. Szkoła nazywa się szkołą wiary, bo my uczymy wierzyć. Nie trzeba uczyć łaski. O łasce to nie trzeba się uczyć w ten sposób, że jak tutaj zrobić łaskę? Jak tu po prostu tą łaskę wyprodukować? Nie, nie uczymy się, ale jak wyprodukować wiarę, to my się musimy uczyć. Bo wiara, ona jest narzędziem do ściągnięcia łaski. List do Hebrajczyków 6:12 pokazuje nam, że każdy ma ziarno wiary potrzebne do poznania Jezusa. Każdy ma ziarno wiary. Nie ma takiego człowieka na świecie, który nie posiadałby przez Boga włożonego w Jego ducha ziarna wiary. Każdy ma ziarno wiary. I za pomocą tego ziarna wiary, tak? Za pomocą tego ziarna wiary można poznać Jezusa. Nic więcej nie można osiągnąć zazwyczaj. Przeczytajmy może sobie ten list do Hebrajczyków 6:12, bo to jest ważne.
List do Hebrajczyków 6:12. Abyście się nie stali odziężałymi, i aby niedoświadczenie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Patrz, abyście nie stali się ociężałymi. Teraz tak. Ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Ociężałość to jest w tym aspekcie, który tutaj jest opisany, to jest coś, przez co się nie zauważa czegoś. Ta ociężałość powoduje, że człowiek jest zgnieciony. Mówi, nie bądźcie zgnieceni. Nie bądźcie zgnieceni. Bo to zgniecenie powoduje, że wy nie widzicie elementu wiary. I te słowo, bo w ogóle Biblia jest dramatycznie przetłumaczona. Słowo naśladować, znaczy, że wy powinniście dostrzec, że przez wiarę dziedziczy się obietnicę. I to jest dostępne dla każdego człowieka. I tutaj autor Listu do Hebrajczyków, pewnie Paweł, choć nie wiadomo, on pokazuje, że w ogóle mówi, wy musicie przestać być ociężałymi, czyli zechcieć dojrzeć ziarno wiary. Wy musicie dojrzeć ziarno wiary, dojrzeć, zobaczyć. Patrzcie, ludzie mają problem ze zdefiniowaniem wiary. Czy ja na pewno wierzę? Ja zawsze do ludzi mówię tak, posłuchaj, wyluzuj się, w ogóle całkowicie się wyluzuj. W ogóle pewny jesteś, że Jezus umarł za twoje grzechy? Ktoś mówi, no tak. Ja mówię i koniec. I nie dotykaj tego bardziej. To jest to ziarenko. Coś, czego nawet nie możesz nazwać. To jest bardzo malutkie. To jest maleńkie. Ale to jest wystarczające. A więc nie ma takiego człowieka na świecie, który nie mógłby chwycić łaski. Nie ma takiego człowieka na świecie. I też jak głosicie Ewangelię ludziom, to nie przypuszczajcie, że są tacy ludzie, dla których to jest jakieś niesamowicie trudne. Nie. To są po prostu ludzie, którzy nie chcą się wyprostować w cudzysłowie w środku i zerknąć, okej, mam to. Nie chcą. Oni tego nie chcą. To jest tylko ich niechęć. Te słowo nie bądźcie obciążeni, to znaczy, że mogą nie być obciążeni. Bo tutaj nie jest napisane, wy zwalczcie obciążenie przez jakby, tylko wy nie bądźcie, czyli w ogóle jesteście obciążeni, czyli jesteście jakby zgięci pod ciężarem, bo tak chcecie. Macie taką, gdy teraz podejmiecie decyzję, że wy wyprostowujecie się i patrzycie, że wy macie czym chwycić, to wy to dostrzeżecie. Człowiek musi zechcieć uwierzyć. Zechcieć uwierzyć. To się najprościej tłumaczy. Obciążenie to jest niechęć do uwierzenia. To jest niechęć. Największy ciężar u człowieka, jaki jest, tak, to jest niechęć. Wyobrażacie sobie, żeby była jakakolwiek inna przeszkoda? To byłoby bardzo niesprawiedliwe. Nie ma innej przeszkody. W ogóle nie ma na ludziach przeszkody żadnej. Nie ma. Rozumiecie? Można głosić ludziom psychicznie chorym, mającym zespół Downa. Głosi się ludziom w śpiączkach. Rozumiecie? Ewangelię. Kurczę. Dzieci przyjmują. Rozumiecie? Dzieci. Jak ja patrzę, jak się dzieci nawracają, co one robią, jak one prorokują, jak one potem się modlą, to w ogóle to jest szok. Nie? Tym prostym aktem w ogóle wiary. Bo każdy to ma. Mówi, Paweł mówi, nie bądźcie obciążeni. Mówi, zdejmijcie obciążenie z siebie, dostrzegnijcie, że macie i też mówcie do innych ludzi, że oni mają. Każdy ma ziarno wiary do sięgnięcia po łaskę. Ty tym ziarnem wiary sięgnąłeś, zobacz. Przecież na początku, jak się nawróciłeś do Jezusa, to ty miałeś pojęcie o czym. Ja o niczym. Ja w ogóle uklęknąłem, mówię, no dobra, umarł za moje grzechy. Umarły za moje grzechy. Grzechów miałem pół zeszytu. Przez to wypisałem wszystko, człowieku. Pisałem sobie wszystko. Jeszcze nie wiedziałem, że on umarł za jeden grzech mojej niewiary, tak naprawdę. Ale to nie chodzi o to. Rozumiem? Chodzi o to, że ja wypisałem sobie. Ja zanim przyszedłem, ja wypisałem sobie wszystkie, nie? Siedziałem, wypisywałem, skrobałem, człowieku, te rzeczy, wiesz, nie? Jeszcze
ja nie poznałem jeszcze Jezusa, a już sobie siedziałem i skrobałem, ja miałem jakąś dziwną potrzebę taką. Dzisiaj to ja rozumiem, co się działo we mnie, bo wiecie, ja na przykład jak mówię swoje świadectwo nawrócenia, to ja opisuję jakiś moment. Ale szczerze powiedziawszy, to ja uważam, że to trochę było szerzej. Natomiast ten moment spotkania z Bogiem uznaję za moje nawrócenie. Tylko, że ja już wiem, że na przykład jak ja siedziałem wcześniej i tydzień wcześniej siedziałem w zeszycie, wypisywałem grzechy swoje. Rozumiesz, o co chodzi? No to sorry. Dlaczego ja to robiłem? Po co? No po co? Co to mnie tam pobudzało? Co to się robiło we mnie tam w środku? Nie? A potem, że w ogóle siedziałem i mi to przelatywało przed oczami, jak w ogóle w filmie jakieś, tak? Więc łaska jest dana. Wiarę człowiek musi rozpoznać w sobie i zdecydować, że jej użyje. A następnie, kiedy już jej użyje do tego, aby się nawrócić, tak? Rozpoczyna się przed nim potężny proces rozwoju wiary, czyli rozbudowy tego malutkiego ziarenka w potężne drzewo. Stąd szkoła wiary, stąd wiele nauczań, stąd rozwój wiary. I kiedyś Duch Święty powiedział, że jak nie będziesz miał o czym uczyć, to będziesz całe życie uczył moich ludzi na temat wiary. Całe życie. To się nigdy nie skończy, nigdy nie będzie braku. Jak rozumiesz, nigdy nie będzie inaczej, nigdy nie będzie braku potrzeby. Bo Kościół to w ogóle cierpi na niedowiarstwo. Taka choroba jest. Kościół cierpi na niedowiarstwo. Cierpi. Rozumiecie? Dlatego mamy takie mizerne efekty. W ogóle, nie? Bo generalnie Kościół w Polsce to ma bardzo mizerne efekty. To jest lepiej niż było. W tej chwili można powiedzieć, że istnieje tylko poruszenie pewne, bo ja tego nie nazywam przebudzeniem jeszcze. Do przebudzenia, bo teraz to dopiero takie jest, że lekko Kościół odczuwa, że go ktoś łaskocze w nogę. Jak śpisz jeszcze dobrze i czujesz, że tam cię ktoś drapie. Jeszcze po głowie, po uchu. Tak jeszcze nie wiesz, czy ty możesz. Otwarte masz oko, czy nie. Zanim stanie Kościół jest jeszcze w Polsce. Do przebudzenia to jeszcze wiesz, kawałeczek jest. Idzie ku dobremu w ten sposób, nie? W miarę ku dobremu. Natomiast jest to poruszenie, ale to jest w ogóle to, co tam twierdzą wielcy, że o, przebudzenie w Polsce. Jakie przebudzenie w Polsce, weź. Kościół jest w takim stanie. Ja się przyglądam na ludzi. Jak ja patrzę, jak ludzie nie umieją wierzyć o podstawowe rzeczy. Jakie to przebudzenie? Ludzie nie potrafią wierzyć, czuwajcie, o swoje zdrowie, o swoje finanse, o w ogóle małżeństwo, o rodzinę, a oni teraz za co się mają zabrać? Za budowanie królestwa? Jak to będą budować królestwo? Jak w ogóle, jak można królestwo zbudować? Jak można na przykład, jak może w ogóle ktoś być liderem dla innych ludzi, jak nie potrafi okiełznać swoich dzieci? Na przykład ja nie rozumiem czego. Jak to zrobić? W domu ma Kongo. Gdzieś tam, wiecie, nie rozumiem, o co chodzi. Dzieci chodzą, próbują, plują na niego, robią co chcą, a on ma być człowieku teraz przywódcą dla ludzi. Jaki to jest przywódca człowieka? Albo nie potrafią sobie poradzić z prostymi elementami swojej duszy, wiesz, o co chodzi. Całe życie i to za uczuciami, właściwie tu się, a tu się zakochał, to zostawił wszystko, poszedł już. Bądź zakochał. No nic dziwnego, że tak jest. Jak generalnie to się większość społeczeństwa jest katolicka i nie uczy. Ja wiem, że na przykład, znaczy no, ale pewnie, że tak. Gdybym cię nie słyszała w internecie, albo nie przyszła tutaj, to w ogóle... Ale ja się dlatego mówię, tak wielka potrzeba jest słyszenia wiary, bo to jest dramat. Dramat, ludzie nie wiedzą, nie umieją. Ale to nie łaska. Łaska jest dana jednym aktem. Wiarę będziemy rozbudowywać. Będziemy jak tytani wiary i będziemy wierzyć w ogóle jak przecinaki. Wiecie, ja żyję z łaski przez wiarę i wszystko w swoim życiu w ten sposób osiągam. Wszystko, nie? Wszystko jest nienaturalne. Nienaturalnie osiągam rzeczy w życiu. Nienaturalnie. W ogóle. Nie? Bo ja rozumiem, jak to już dzisiaj działa, wiem, jak to funkcjonuje. Natomiast musimy ten balans dziś położyć na dzień dobry. Łaska to nie wiara, wiara to nie łaska. Łaska jest to coś danego i do wzięcia w każdej chwili. Jest to potencjał Boży w nas. Musimy też widzieć Boga nam przychylnego 24 godziny na dobę. Musimy widzieć to, że żadnego prawa do tego nie ma, żadnej obróbki. To surowy materiał. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, to surowy materiał. Wiara natomiast inny kaliber. Wiara zależy od Ciebie.
Nie modlisz się o wiarę, nie mówisz, Panie, daj mi wiarę. Rozumiesz? Nie ma takiego czegoś. Bóg nie da ci żadnej wiary. Bo on nie zajmuje się dawaniem wiary. Tak jakby ktoś wszedł na siłownię i powiedział, siłownio, daj mi siłę. Nie, nie Jezusa. Na przykład, jeszcze to. Wiesz, co musisz zrobić na siłowni, jak wejdziesz? Zaciągnąć się z mrodem potu. Rozumiesz, o co chodzi? A potem zaprzyjaźnić się z tym żelastwem, które tam jest. Tak? I zaczyna się jazda. I ty zrobisz mięśnie. Okej? Okay? Ale nie na zasadach takich, rozumiesz, niech siłownia na nie stąpi. Wiesz, o co chodzi? Albo dotkniesz bicepsa jakiegoś drugiego chłopa, co 20 lat tam zasuwa w ciebie. Niech to przejdzie na mnie! Ludzie do mnie mówią, połóż na mnie ręce, chcę udzielenia! Ja mówię, czego chcesz ode mnie? Udzielenia! Ja mówię, ty jesteś leń śmierdzący. Leń śmierdzący. Ty masz takie pojęcie w ogóle o duchowości, proszę ciebie, jak świnia o balecie. Słowo Boże mówi, że kto ma, temu będzie dane. Ja wierzę w udzielenie. Ja na ludzi ręce kładę, oni nawet zaczynali mówić jak ja. Ja wiem, co to jest. Ale to jest dla kogoś, kto ma. Czyli kto jest zdeterminowany dla królestwa. Kto jest najarany na królestwo, jak szczerbaty na suchary. Kto w ogóle wstaje rano i mówi, ja będę szerzył królestwo. Każdą sekundą, każdą złotówką. Każdym momentem. Wtedy przyjdź do mnie, położę na ciebie ręce. Udzielę ci namaszczenia. My potrafiliśmy jechać przez kawał Europy. Rozumiecie? Żeby ktoś na nas położył ręce. Pojechaliśmy do Kijowa, jak apostoł położył na moją żonę ręce, jak kula ognia w nią rąbnęła, to w jednej sekundzie moja żona w ogóle przeszła na inne piętro. Ja przecież jak jechaliśmy na konferencję, tam miało być parę tysięcy ludzi, pojechaliśmy autobusem, słuchajcie, wtedy nas było ze 40 osób, od nas było ze 30. Ja wziąłem naszych ludzi, my tak, wszyscy zdejmujecie buty. Tak mówię, apostoł mówi, krzyknie, mówię, żeby wyjść, że będzie kładł ręce, to po głowach przebiegniecie. Mówię, rozumiecie? Nasi ludzie tak byli naszykowani, tak? Bez butów. Biegli po ludziach. I byli pierwsi. Na wszystkich naszych ludzi apostoł ręce położył. Na wszystkich. Następnego dnia wyszli na Kijów i natychmiast położyli ręce na człowieka, który miał pęknięty kręgosłup, tak? I mu się natychmiast wzrósł kręgosłup. To nagrane na filmie jest. Dziewczyna szła w ogóle z chłopakiem w Kijowie, słuchajcie, i nie mogła krawężnika sforsować, nie? A my już byliśmy ekipą, ekipa naładowana Duchem Świętym jak dziki, tak? Ja w ogóle uszedłem, mówię, ludzie, sparaliżowany. A z drugiej strony idzie pielgrzymka, ja mówię, to teraz, mówię, a pielgrzymka szła prawosławna, jak krzyczą, Chrysta Waskresa! I to z jakimiś tymi obrazami człowieku, a tam tutaj go przepycha, ja mówię, idźcie do niej, tak? Policja tą pielgrzymkę, rozumiesz tutaj, nie? Oni podeszli do niego, pomogli jej przejść przez ten krawężnik i mówią do niego tak, chcesz być zdrowy? On się patrzy, mówi, jesteśmy namaszczeni Bożym Duchem, położymy na ciebie ręce, zdrożnij się od niego. On mówi, tak, tak, położyli, wstał. Ja mówię, jest udzielenie, ale dlaczego? Bo była determinacja. Pojechaliśmy w inną część Europy, w kilka osób, powiedzieliśmy, żeby inny usługujący położył na nas ręce, bo wiedzieliśmy, po co jedziemy. Już był tak zmęczony, rozumiecie, bo tam też setki ludzi, był zmęczony, podeszliśmy do niego, połóż na nas ręce. A on mówi, nie, moi pracownicy się będą nas modlić. Ja mówię, ty, przetłumacz mu coś. On stoi się, patrzy, wiesz, ci ochroniarze tam wokoło, dziewczyna mu tłumaczy, ja mówię, powiedzmy tak, słuchaj, przyjechaliśmy tu po to, żebyś położył na nas ręce. My tu nie przyjechaliśmy słuchać różnych rzeczy, bo się patrzy. Po co ja mam tego słuchać, ja wszystko wiem. Poza tym różne głupoty gadałeś przy okazji. Rozumiesz? Nie, miał swoje zaburzenia, to nieważne. Ważne, że namaszczenie było na nim, na które mnie interesowało. Rozumiesz? Ja mówię, połóż na nas ręce. Bo my wrócimy do siebie i położymy ręce na cały kościół. I on położył na nas ręce. I my wróciliśmy na nabożeństwo, położyliśmy na kościół, na ludzi w kościele ręce. No nie? Słowo wiedzy popłynęło jak człowieku, w ogóle rzeka przez ludzi. 90% kościoła zaczęło mieć słowo wiedzy.
Więc to... Natomiast filozofią wiary jest wytwarzanie jej, tak? W wyniku wielu, wielu, wielu czynników i o tym będziemy rozmawiać. Dziś chcę, żebyście, żeby to nauczanie położyło wam balans między tym. Nie pomylcie tego nigdy. Łaska jest od Boga. Wiara jest z człowieka. Łaska jest niezasłużoną przychylnością Boga dla człowieka i Bożą zdolnością dla człowieka. Ona jest dana w Chrystusie Jezusie i jest do wzięcia przez każdego człowieka, który co? Wierzy. Wiara jest jako ziarenko w każdym człowieku i jest możliwa do użycia przez każdego człowieka, aby przyjąć owego Jezusa jako Pana i Zbawiciela i przez to móc zacząć sięgać po głębie łaski. To prosty mechanizm. I nie wolno tego pomylić. Nie modlimy się o wiarę, nie czekamy, aż nas na ręce położą, nie krzyczymy, nie wściekamy się, nie pościmy, chyba że chcesz schudnąć, nie ma problemu. Rozumiesz, że tak to uspokój się z tym postem, nie ma potrzeby na razie pościć. Rozumiesz? Trzeba uczyć się wiary, a nie zajmować się postem. Chodzi o to, że tu musi być położona jasna granica. We mnie nie położono tej granicy. Kupę lat się modliłem o wiarę i nie brałem łaski. Chodziłem pod prawem i nie wiedziałem w ogóle, o co mi chodzi w życiu. Ciągle mi coś nie szło. A gdzie mi wszystko idzie. O to tu chodzi, przyjaciele.